Niezbyt wysoka, a teraz Shosaku Hosoyama. No, pojawiał nam się parę razy w zawodach o Puchar Świata, ale tylko w Sapporo. A głównie skacze w kontynentalnych zawodach i też tylko w Japonii. No, nie najlepszy to skok Hosoyamy chyba. 114,5 metra, no, raptem metr bliżej niż Higashi. Ale to też nie jest żaden młody zawodnik, on ma już 26 lat, więc... Ktoś z rodziny chyba...